To jest czasami kwestia chwili, coś się wydarzy, coś się zobaczy, coś tak się nasączy się tak, że trzeba to wylać. Ja mam takie cykle, czasami jest to, co widzę na co dzień, czyli góry. Czasami mam ochotę malować twarze, z głowy też, nie takie, ubrane w anielskie postacie. Taką starą dechę gdzieś znalazłam. Zrobiłam tą starą wersję ducha gór z obrazu Moritza von Schwita, jak on kroczy po tych korzeniach. Ja go uwielbiam. Tu właśnie jest kwintesencja takiej puszczy, takiego górskiego po prostu gąszczu. Nie? Chodzenie jest dla mnie taką właśnie afirmacją tych gór. I to jest, no to jest po prostu tutaj, aż się prosi, żeby to robić. My jesteśmy pośród tych ludzi, którzy po prostu czują potrzebę tej bliskości z naturą. I bez tego się nie da po prostu. Ciężko nazwać to jednym słowem, ale taka groza gór jest dla mnie duchem gór. Taki stan lekkiego zagrożenia, pomieszanego z ekscytacją i fascynacją i trudem, który musisz włożyć, żeby tam gdzieś dotrzeć i się znaleźć gdzieś na szczycie i poczujesz tego ducha gór. No, taka intuicja może górska bardziej, nie? No, ale to jest właśnie, bez tego wysiłku i trudu nie ma tej przyjemności też w górach, nie? Mi się wydaje. To jest właśnie też część tej przyjemności. Masz po prostu te wszystkie stany za jednym zamachem. Właśnie, to jest coś takiego magicznego. Też próbowałam mieszkać w Poznaniu, gdzie się uczyłam. Akurat w moim przypadku się to nie sprawdziło i bardzo szybko chciałam wrócić do szklarskiej. Potrzebuję natury przede wszystkim i spokoju. I tak już inaczej sobie nie wyobrażam, musi być ta równowaga. To życie w Szklarskiej jest piękne też przez tą społeczność szklarską. Razem czerpiemy radość tych gór i to jest też fajne. Położenie Szklarskiej, krajobrazy, różnorodność, to jest też ciekawe, że od subalpejskich zboczy po równiny izerskie. To jest fajne, że jesteśmy pośrodku takiego tygla, w którym możemy sobie wybierać, na co mamy ochotę. Letnie kąpiele i pikniki, ogniska. No to jest właśnie to, że jesteśmy tu tak samowystarczalni. To jest fajne. Nie potrzebujemy niczego. A w co ty wierzysz? Właśnie, dobre pytanie, wiesz. Jest to dla mnie zawsze problem. Nie wiem.
Nie jestem w stanie wierzyć w Boga, jest to zbyt prymitywne dla mnie. Najlepiej by było wierzyć w naturę, ale... Ja uwielbiam, wiesz, zaczytywać się, nie wiem, w takie rzeczy, wiesz, namacalne, jak się rozwija, ewoluuje coś, a tu nagle przyszedł ktoś i pstryknął i stworzył. Nie, to nie jest, to jest dla mnie naprawdę żenujące. Między Szrenicą a Kotłem Szrenickim są tak zwane ptasie wrota. Taka cieśnina między wzniesieniami, którą ptaki przelatują na południe. I ornitolodzy też się tam zbierają, obserwują ptaki. Można fajnie po prostu całe klucze zaobserwować, jak przelatują. I teraz właśnie też przeleciał jeden, ale chyba za duży wiatr, bo nie mógł się przedostać. No, lubię przebywać z dziećmi, bardzo. I jeszcze jak możemy razem coś tworzyć artystycznie, no to już jest idealnie. Oprócz tego, że lubię uczyć je na nartach, to jest coś wręcz przeciwnego, czyli siedzimy sobie w spokoju, robimy sobie herbatkę, dzieci sobie przynoszą swoje przegryzki, mają czas dla siebie, czują się, że przychodzą do swojego miejsca relaksu. Mają swoich przyjaciół, ja też się z nimi zaprzyjaźniam, to też jest bardzo fajne, mam wśród nich wielu małych przyjaciół, małych wrażliwych artystów, bo każdy z nich jest artystą. Mamy wspólne rzeczy, którymi się dzielimy i nie krytykujemy swoich prac, nie śmiejemy się, sobie rysujemy co chcemy po prostu, tak, bez żadnych nakazów i takich wskazówek na początku. To jest ważne, żeby tak zobaczyć, co dziecko samo z siebie wydobędzie. Nie wiem, czy poznałaś takiego pana, Cahil Gibran? Nie. I Prorok jest tytuł tego dzieła. Dzieci wasze nie naszymi są dziećmi, są synami i córkami tęsknoty żywota za własnym spełnieniem. To już w ogóle jest cudowne sformułowanie. Przez was, lecz nie z was pochodzą i chociaż są z wami, nie do was należą. Musicie im dać swoją miłość, lecz nie myśli wasze, jako że własne myśli posiadają. Możecie gościć ich ciała, lecz nie dusze ich, gdyż ich dusze zamieszkują w domu należącym do jutra. Przez dużą literę. Jutra. Którego nawet w snach waszych odwiedzić nie zdołacie. Możecie usiłować być podobnymi do nich, lecz nie próbujcie nawet uczynić ich podobnymi do was, jako że życie się nie cofa, ani na dzień wczorajszy nie czeka. To jest naprawdę cudowne.